A Bogu, bracia i siostry. Zanim zaczniemy, winienem jestem wam pozdrowienia od zboru z Radomska, gdzie w ubiegły weekend dane mi było głosić Słowo Boże. I tamtejsi bracia i siostry serdecznie pozdrawiają nasz zbór. Sporo też o nas wiedzą i jakoś tak duchowo czujemy się jedno, głównie z powodu brata Gabriela który z tamtych stron pochodzi i od lat już mieliśmy tak często na uwadze zbór w Radomsku i nieraz słuchaliśmy pozdrowień z tamtego zboru. Więc ja dzisiaj kontynuuję tę dobrą tradycję. <grym i zbór w Radomsku> tak, Prawdopodobnie wszystkim nam zdarzyło się w życiu przygotowywanie do jakiegoś ważnego wydarzenia. W różnym okresie życia zdarzało nam się, że trzeba się przygotować i wtedy robiliśmy sobie listę, a przynajmniej w głowie ją tworzyliśmy, co trzeba przygotować. Jak był pierwszy dzień w szkole, dzieci starsze i młodsze pamiętają, jak, żeby w Tornistrze tam wszystko było i to, i tamto, bo to jest bardzo ważny dzień, zaczynamy szkołę. Albo ktoś przygotowywał się do ślubu. Niektórzy z nas pamiętają, ile to było tych przygotowań. Pamiętam, jak moja córka jaką listę zrobiła. I wszystko w szczegółach przemyślane. Nie wiem, chyba parę nocy nie spała, żeby to wszystko przemyśleć. Po kolei. Albo jak mamy się spotkać z jakąś ważną osobistością. No to też trzeba się jakoś przygotować, jak wyjeżdżamy gdzieś w długą podróż, żeby czegoś nie zapomnieć, bez czego byłoby potem ciężko na tym wyjeździe. I my jako chrześcijanie od zawsze mówimy, że przygotowujemy się na ten dzień, kiedy przyjdzie Pan kiedy my staniemy przed Jego obliczem. Czy On przyjdzie, aby pochwycić Kościół, czy On zawoła tego i tamtego spośród nas, to trzeba nam będzie stanąć przed Jego obliczem. I pierwszą kwestią jest, jak my tam będziemy wyglądać. Jak my będziemy wyglądać? I ostatnio mówiliśmy, żebyśmy tam nadzy nie byli znalezieni, żebyśmy mieli szatę białą na ten czas, żebyśmy byli okryci przez Niego. To bardzo ważne. To bardzo ważne, żeby tam się nie wstydzić, nie być zawstydzonym. Ale dzisiaj zastanowimy się nad tym, z czym staniemy przed Bogiem. Bo Biblia też mówi o tym, jak to jest i w praktyce ludzkiego życia, że gdy idziemy gdzieś do kogoś, gdy mamy stanąć przed kimś ważnym, to trzeba byłoby coś mieć dla niego, coś mu dać, coś mu przynieść. I Bóg mówił kiedyś do Izraela tylko, żeby mi się ktoś nie pojawiał z pustymi rękami przed moim obliczem. Ciekawe. Może dlatego jest gdzieś w nas, że jak idziemy gdzieś w gości, to staramy się coś mieć ze sobą, tak? Robicie, żeby nie z pustymi rękami tam przyjść? I my dzisiaj porozmawiamy o tym, żeby nie stanąć przed Jego obliczem, właśnie z pustymi rękami. I słowem, które. Na początek, jakby ma nas w tę stronę nakierować, jest fragment listu św. Pawła do Filipian, rozdział pierwszy, od ósmego, od ósmego wersetu. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Podpisalibyśmy się dzisiaj pod tymi słowami? Ci, którzy długo nie byli w zborze, powiem Wam, to są prawdziwe słowa. Jak tęsknię do was wszystkich jak bardzo mi brakuje tego czasu, żeby być zwierzącymi bez ograniczeń, żeby być całą niedzielę na ogrodzie, na balkonie, pić kawę, rozmawiać, cieszyć się, wielbić Boga, ale też i cieszyć się wzajemną społecznością. I święty Paweł miał to w sercu, pisząc do Filipian. Że do nich tęskni bardzo. I oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na Dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I na tej ostatnim zdaniu, tej ostatniej myśli skupimy się dzisiaj, że trzeba nam stanąć przed obliczem Bożym pełni owocu sprawiedliwości. Ła, co to znaczy? O co tu chodzi? Mamy być nie tylko czyści i beznagany na dzień Chrystusowy, nie tylko umyć jego krwią oczyszczeni w białych szatach stanąć przed nim, ale mamy też, jak tu wynika, być pełni owocu sprawiedliwości. Jaki owoc liczy się dla Boga? Co on by chciał zobaczyć w nas, gdy staniemy przed nim? Nie ma innego, lepszego owocu, który sprawi mu radość, jak to, że będziemy pełni cech Chrystusowych. Że będziemy podobni do Jezusa Chrystusa. Że będziemy jak On. Że będziemy pełni owocu ducha. I właśnie o tym owocu ducha chciałem, żebyśmy dzisiaj trochę porozważali i się zastanowili. Czy ten owoc jest już w naszym życiu wykształtowanym? Owocem zaś ducha, czytamy w Galacjan 5:22, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Potrafimy z pamięci. Cytować listę owoców, cząstek tego owocu ducha. Przy takich cechach nie potrzeba prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. I chciałem powiedzieć, że ponad wszelką wątpliwość, wzorem dla nas, jak mamy się przygotować, co mieć ze sobą, co tam zanieść przed oblicze Boże, jest osoba Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest wzorcem. Jeżeli chcemy znaleźć upodobanie w oczach Bożych, to trzeba skupić się na tym, aby być jak Jezus. Od Niego brać naukę, od Niego czerpać wskazówki, przypatrując się Jezusowi, nabierać Jego cech, bo jak w Biblii Ewangelicznej jest powiedziane, mamy być pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi. Więc odrzućmy takie myśli, że my na własną rękę i własną, na własną jakąś tam. Koncepcję powinniśmy jakoś spolegać, zdać się, lecz wszyscy zgodnie pomyślmy, że trzeba nam być jak Jezus. I chciałem, żebyśmy ten owoc ducha dzisiaj zobrazowali kiścią winogron. Prostą kiść, winogron, która będzie nam pomagać wizualnie, omawiać. Tenże owoc ducha. Owoc ducha omówimy dzisiaj na przykładzie Jezusa Chrystusa. Będziemy poruszać się tylko po Ewangelii, zrobimy takie doświadczenie, skupimy się, jak to w życiu Jezusa, który został napełniony Duchem Świętym, objawił się owoc ducha. Będziemy myśleć o nim jako o naszym wzorcu. Przy tym weźmy pod uwagę to, że On, po tym jak został napełniony Duchem Świętym tylko trzy, trzy pół roku chodził po tej ziemi, służył Bogu, głosił Ewangelię i spotykał się z bardzo różnymi ludźmi. Ktoś, kto wie, że tylko trzy lata będzie na tej ziemi, a potem umrze, a potem zostanie ukrzyżowany, to to ktoś szczególnie dla nas, powiedziałbym, ważny w tym całym procesie, bo nam się może wydawać, że my mamy dużo czasu. On wiedział, że jego czas jest krótki i w czasie tego jego działania, chodzenia po ziemi, on wydał owoc. Owoc ducha. Pierwsza cecha tego owocu, czy cząstka tego owocu to miłość. Ubiegłą niedzielę sporo tutaj słyszeliśmy o miłości, wy słyszeliście, ja potem posłuchałem i pewno dużo rozmyślaliśmy o miłości, ale miłość jest tak ważna, tak zasadnicza, tak podstawowa w tym wydaniu owocu dla Boga, że trzeba o tym mówić wciąż na nowo nawet jeśli wydaje się nam to temat oklepany, już dobrze rozpracowany. Jak Pan Jezus daje nam przykład, osobisty przykład tejże miłości? Gdy czytamy Ewangelię, to w bardzo wielu sytuacjach widzimy, jak On kierował się miłością. Były sytuacje, gdy przychodzili do Niego ludzie, o których On wiedział, ponieważ On wiedział, co jest w człowieku, o których on wiedział, że nic z tego nie będzie, że on nie pójdzie za nim, że jego serce jest przywiązane do czegoś innego. I gdy przyszedł taki pewien człowiek i zaczął tam go pytać, co on ma robić, żeby mieć życie wieczne, czytamy marka. 10, 21, Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Spojrzał na niego z miłością, chociaż wiedział, że ten facet, co zrobi, posmutnieje i pójdzie sobie. Ale Jezus z miłością na niego patrzył. Jezus też, jak czytamy w Ewangeliach, darzył miłością szczególnych ludzi też, z którymi utrzymywał bliższe kontakty. Takim domem był dom w Betanii, dom Marty, Marii i Łazarza. I czytamy, Jezus kochał Martę, i siostrę i Łazarza. Czyli, że nie był tak, że z nikim się jakoś serdecznie nie wiązał. Miał takie osoby. Jak każdy z nas ma takie osoby, z którymi jakoś bliżej się czujemy i kochamy. I bez nich to i ciągle się komunikujemy, i pragniemy tego kontaktu, tak jak my w Zboże, mniej więcej, no nie? Tak jest? Kochamy się tak wzajemnie. Ale szczególnie wiemy, że Pan Jezus kochał swoich uczniów, tych, których wybrał, i którzy nie nie byli łatwymi ludźmi, którzy przysparzali Mu sporo problemów. Ale w Jana 13.1 czytamy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. To znaczy, że nie stawia żadnej granicy w tej miłości. Że to jest miłość na całego. Obraz Jezusa jako chodzącej miłości. W bardzo różnych okolicznościach tę miłość wyrażał, ale nie ma co do tego wątpliwości, że On miłował, że On kochał, tak czy nie? Jezus oczekuje od nas, że my ten sam owoc. Będziemy w naszym życiu wydawać. Masz kochać Pana, swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą, powtórzył Jezus przykazanie Dekalogu. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi: masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Z takim owocem można się pojawić przed obliczem Bożym Jezus wyraźnie przykazywał jakby ktoś myślał że tam tamto przy przykazanie miłości to przykazanie starego przymierza to powiedział daję wam nowe przykazanie kochajcie się wzajemnie kochajcie jedni drugich tak jak ja was ukochałem po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I żeby nie było wątpliwości, że takie jest Jego przykazanie, to dwa rozdziały później, Jana 15, znowu Jezus mówi, takie jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak was ukochałem. To wam przykazuje, kochajcie jedni drugich. I dalej jeszcze czytamy, przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc, <laughs> owoc. I okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja Was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazanie, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazanie Mego Ojca i trwam w Jego miłości. Miłość, bracia i siostry, to jest owoc bardzo pożądany, oczekiwany nie tylko tu na ziemi, choć tutaj na ziemi też, no nie. Chcemy być kochani. Chcemy, mamy radość, kiedy rzeczywiście kochamy i drugich ludzi. Mamy wielką radość, kiedy kochamy Boga. To Bogu się bardzo podoba. Tu na ziemi jest to już bardzo ważny owoc. Ale to jest tak ważny owoc, że bez niego nawet w niebie nie będziemy mogli się pokazać. Jeśli ktoś bez miłości by się chciał tam dostać, to bardzo mi przykro, ale mu się to nie uda. Miłość. Miłość to jest oczekiwany owoc. Owoc ducha, owoc, który zobaczyliśmy w Jezusie Chrystusie. Radość. Po drugie, radość. Na przykładzie Pana Jezusa widzimy, że nie chodzi tutaj o zwykłą zabawę, wesele, taką wiecie, wesołkowatość, życie pełne luzu, humoru, śmiechu i tak Nie chodzi o to. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, to widzimy na przykład. Że Pan Jezus w pewnej chwili rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział, Wysławiam Cię, Ojcze Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, i roztropnymi, a objawiłeś się ludziom o dziecięcej prostocie. Ta prawda, że Bóg otwiera oczy, objawia drogę zbawienia ludziom prostym, ludziom... Którzy są nieważni w tym świecie, sprawiła Jezusowi radość. Rozradował się, jak w Biblii Warszawskiej jest powiedziane, rozweselił się, jak tutaj w Biblii Ewangelicznej. To nie, była, to nie był śmiech o taki sobie, rozumiecie, tylko radość wewnętrzna z tego, jak Bóg działa, jak Bóg wybiera ludzi. Innym przykładem jego radości. Jest to, jak dowiedział się o śmierci Łazarza. I nie poszedł tam od razu, tylko po trzech dniach. I czytamy, że Jezus wyraża tutaj stan swego serca, i mówi: I raduję się, że tam nie byłem ze względu na Was, bo uwierzycie. Co to za rodzaj radości? Śmierć, smutek Jego najbliższych. A Jezus, wiedząc oczywiście, że wskrzesi tego łazarza, skupia swoją uwagę na uczniach i radość mu sprawi to, że oni uwierzą. Znacie tę radość? Radość duchową, jak się ktoś nawraca do Jezusa Chrystusa, jak ktoś z rodziny, komu głosimy i prosimy i mówimy. Wreszcie zaczyna się otwierać dla Chrystusa. Znamy tę radość, to jest wspaniała radość. Radość niezwiązana z, z powodzeniem ziemskim, z, z pieniędzmi, z przyjaciółmi, z zabawą, z biesiadą, to jest inna radość. Jezus ukazuje nam tę radość. Więc gdy czytamy, że owocem ducha jest radość, to nie myślmy o tym, że mamy cały czas tacy roześmiani chodzić, bo to jest owoc ducha. A jak ktoś jest taki markotny jak ja, na przykład, to znaczy, że nie ma owocu ducha. Tylko ci, co mają radość życia, to mają owoc ducha. Hmm. I tej radości, tej głębokiej radości. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy na wzór Jezusa Chrystusa tę, owoc, tę radość mieli i z tym owocem stanęli przed obliczem Bożym. Pan Jezus oczekiwał tego od uczniów, żeby oni uczyli się tej radości, tej głębszej radości. Gdy przyszli rozradowani, że im się powiodło w służbie, tam w misji, którą Jezus ich wysłał, to Jezus im powiedział, to nie z tego się radujcie, że duchy Wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona Wasze w niebie są zapisane. Pomyślcie. Nasze imiona w niebie są zapisane na jak długo? Na zawsze. One są zapisane niezależnie od tego, jaki los mamy tutaj na Ziemi. Więc zawsze możemy się radować. Zawsze możemy chodzić w tej radości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. To, gdy Pan Jezus rozmawiał z uczniami w Wieczerniku i tłumaczył im, że będzie odchodził i że pośle Ducha Świętego uspokajał ich. Chodziło mu o to, żeby oni mieli radość wewnętrzną, że nie zostaną sami. Chociaż okoliczności zewnętrzne były smutne. Ewangeliana 16,24 uczył ich, proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Proście, a otrzymacie, ale ten, kto chodzi z Jezusem, nie prosi o rzeczy typu nowy samochód, tylko więcej pieniędzy, lepsze zdrowie. Tylko ma na uwadze to, co Jezus ma na uwadze, to, co jest miłe w oczach Bożych. I wtedy radość nasza wzrasta. Po trzecie, pokój. Owocem ducha jest pokój. Pokój. Pomyślmy, jak Jezus objawiał ten Boży pokój w swoim życiu, gdy chodził po tej ziemi. Mi się nasunęła od razu taka myśl o tej podróży przez jezioro galilejskie. Jak zerwała się burza i nasz pan w tej burzy spał sobie spokojnie z tyłu. Oni szaleją, co tu będzie, a on śpi spokojnie. Czy to dobry obraz pokoju? On wiedział, że jest w rękach najwyższego, że nie musi się tego obawiać. Mm. Powiedział do swoich uczniów kiedyś: Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. A więc uczniowie obserwując Jezusa, widzieli, że on cechował się pokojem że jego życie było zrównoważone jego życie przejawiało cechy kogoś kto jest całkowicie bezpieczny w ramionach ojca bez żadnego gorączkowania się bez żadnej paniki bez żadnych fobii bez całkowity pokój pokój w relacji z ojcem poczucie bezpieczeństwa. I taki pokój On chce zobaczyć w uczniach swoich, w nas, w Tobie i we mnie. I nieraz mówił o tym, że takie ma oczekiwanie, byśmy nabierali Jego cech. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą, mówił swoim uczniom. Wzywał ich do tego, żeby nie zachowywali się tak jak ten świat, bo Biblia mówi, że bezbożni nie mają pokoju, ale ci, którzy żyją w społeczności z Bogiem, mają pokój. To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Gdy więc staniemy przed Obliczem Bożym, to trzeba by było, żebyśmy mieli ze sobą miłość, radość i pokój. Coś jeszcze? Oczywiście, cierpliwość. Cierpliwość, albo wielkoduszność, jak mówi inny przekład Pisma Świętego, wyrozumiałość, bo to znaczy. To słowo. Cierpliwość to nie tylko takie cierpienie, jakiegoś wytrwałe cierpienie jakiejś przeciwności. Nie chodzi tutaj w tym słowie, w tym owocu o taką postawę, żeby się tak zawziąć, tak, tak się zaprzeć i tak przetrwać coś. Tylko w tym słowie chodzi o wyrozumiałość, o wielkoduszność, też o nieskwapliwość, Czyli takie wielkie serce powiedzielibyśmy taką. Empatię dla innych ludzi. I spatrzymy na Pana Jezusa. Czy w Panu Jezusie moglibyśmy znaleźć taką cechę? Jakie obrazy z Ewangelii Wam się nasuwają, że on był właśnie taki wielkoduszny, taki wyrozumiały dla innych, że był cierpliwy? Mi przyszły jeden z takich obrazów, gdy Przyszli ludzie, przyszedł pewien człowiek ze swoim Synem Opętanym, uczniowie, nie poradzili sobie z tą sprawą, no i się zwracają do Jezusa. A Jezus rzekł: Orodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? Przyprowadźcie mi Go tutaj. I powiem Wam, że ja nieraz czytałem te słowa i myślałem, że Jezus się zniecierpliwił. Takie miałem odczucie, że on taki był po prostu zdenerwowany, że znowu, znowu, i wy znowu z tą sprawą do mnie. Ale dzisiaj śmiało wstając przed Wami, mogę powiedzieć: Na pewno Jezus się nie zniecierpliwił. Może tylko taki jest. Pobieżny odbiór tego, co tutaj czytamy. On był, On był wspaniałomyślny. Powiedział, przyprowadźcie mnie go tutaj. I tego chłopca uwolnił. Mamy inny obraz, jak to przyprowadzono kobietę przełapaną na cudzołóstwie. I wszystko wskazuje na to, że należałoby ją tam skazać i ukamienować. A Jezus. Ja cię, nie, ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Wspaniałą myślność Jezus okazał. Taką, taką empatię dla tej kobiety. Oczywiście wzywając ją do tego, żeby więcej już nie grzeszyła. A najdobitniejszym miejscem, które mi pokazuje tę wspaniałą myślność Jezusa Chrystusa, Jego wielkoduszność, jest to, że gdy Go krzyżowano, on rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie było tam goryczy, potępienia, żalu jakiegoś, tylko postawa, żeby Bóg im wybaczył. Hmm. Ciekawe: Gdy staniemy przed obliczem Bożym, Trzeba by było, żebyśmy wyrobili się w tej właśnie cesze, w tej postawie, wspaniałomyślności, wielkoduszności dla innych, tej cierpliwości, która się nie daje zbić z tropu, która nie popada, nie, nie, nie da się wprowadzić w stan y, rozgorączkowania z, jakiejś złośliwości, z zniecierpliwienia, tylko Zachowując tę właśnie wyrozumiałość, a nawet pobłażliwość. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. Odpuszczajcie. Miejcie serce dla wszystkich wokoło. Bo jeśli. Przepraszam, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie i Ojciec Wasz, nie odpuści Wam przewinień Waszych. Ta cząstka owocu ducha, jaką jest cierpliwość, to jest właśnie ta postawa otwartego serca, wyrozumiałości dla innych, przebaczenia. Cierpliwego znoszenia ludzi, którzy nawet się nie zachowują tak jak trzeba, nierobienia z tego wielkiej sprawy. Mam nadzieję, że rozumiecie myśl. Taki był nasz Pan, gdy chodził po tej ziemi, a On jest dla nas przykładem. Uprzejmość, uprzejmość, dobrotliwość, jak mówi Biblia Gdańska. Ileż to razy pan Jezus dał nam wyraz tej swojej postawy. Gdyśmy już raz dzisiaj spojrzeli na niego jak rozmawiał z tym bogatym młodzieńcem. On spojrzał na niego z miłością. Gdy my wiemy o jakimś człowieku, że coś ma za uszami, gdy wiemy, że on coś że On inaczej myśli i nie jest gotów, żeby się nagiąć, żeby zmienić swoją postawę, to bardzo często we mnie przynajmniej rodzi się swego rodzaju ostrość w stosunku do takiego człowieka. Ale nie u Jezusa. U Jezusa pojawiła się ta uprzejmość. Spojrzał na Niego z miłością, rozmawiał z Nim. Widzimy też jego wspaniałą myślność i tę właśnie dobrotliwość, gdy patrzył na ludzi ogólnie, na tłumy, a widząc lud, żalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Patrzysz na ludzi, ja, ten, ten, ten. ale nie Jezus. Jezus patrzył na nich z tym współczuciem, że oni... Nie mają właściwego kierunku, że się szamoczą. Gdy patrzymy na Polaków, gdy patrzymy na naszych krewnych niezbawionych, gdy patrzymy na ludzi w tramwaju, gdy jedziemy. Uczmy się tego, żeby tę cechę w sobie wyrabiać cechę właśnie tej uprzejmości, życzliwości, dobrotliwości. Oto pan, Wchodzi do miasteczka Nain i widzi kondukt pogrzebowy, i od razu pojawia się w nim ta cecha, o której teraz mówimy, ten owoc ducha. Gdy pan ją zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej nie płacz. I oczywiście wiemy dalej, co zrobił, ale chodzi mi tutaj o tę postawę, że on nie przechodził obok kogoś, kto był w problemie. A gdy Długo przemawiał i nauczał tłumy. Potem wezwał uczniów swoich i rzekł: Żal mi tego ludu. Już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Taką miał postawę dobrodliwości, życzliwości. I my, bracia i siostry, też powinniśmy w sobie tę cechę wyrabiać. O ten owoc zadbać. Jeśli mamy stanąć przed Panem pełni owocu sprawiedliwości, dzięki Jezusowi Chrystusowi, przez Niego, to bez tej cechy tam nie będziemy mogli stanąć, byśmy byli zawstydzeni, gdybyśmy jej nie mieli. I dlatego Pan mówił w Ewangelii Łukasza 6:35, czytamy: Dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Tego oczekuje od nas Pan żebyśmy się upodobnili do niego aby ten owoc ducha w pełni się w naszym życiu objawił już teraz teraz kiedy chodzimy jeszcze po tej ziemi i właśnie pojawiają się setki różnych okazji aby sprawdzić czy już ten owoc w nas jest następny dobroć dobroć pan Jezus wielu sytuacjach objawiał tę cechę. Tutaj chodzi o to, nie o to ogólnie o to, że ktoś jest dobry, tylko w sensie, że jest pożyteczny, przydatny. Takie jest znaczenie tego greckiego słowa, które tutaj występuje. Że jest użyteczny, coś potrzebujemy, coś, żeby zrobić i szukamy narzędzi. Mówimy, jakim jest potrzebny śrubokręt? Ten nie, ten nie, ten jest dobry, mówimy. Bo On będzie nam przydatny, bo On do tej sytuacji się nadaje. I w, tym, w tej części owocu ducha chodzi o to, żebyśmy stawali się użyteczni dla Boga, żebyśmy byli przydatni dla Niego. Tak jak to było, było w przypadku Pana Jezusa. Jezus mówił, ja jestem dobry pasterz. Kto to znaczy dobry pasterz? Ma napisane, że dobry pasterz? Albo że o nim się mówi dobry pasterz? To jest ktoś, kto troszczy się, kto jest użyteczny dla swoich owiec. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik to pryśnie, gdy jest jakieś zagrożenie. dobry pasterz. Owce nie potrzebują takiego pasterza, co jak przychodzi jakiś problem, to już pasterza nie ma. Owce potrzebują pasterza, który właśnie w sytuacjach podbramkowych staje, broni, no i dba o to, żeby dobre jedzenie dostały i żeby nie wlazły tam gdzieś w jakąś szkodę, i tak W tym sensie dobry. Mateusza 4:23 obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Jezus był dobry. Dobroć objawiał przez to, że był użyteczny dla tych ludzi, w pośród których służył. Chodził i nie bąki bon, nie zbijał, nie chodził i nie, tylko pstrykał ze zdjęcia, tylko chodził, żeby ich nauczać, żeby im głosić Królestwo Boże, żeby ich uzdrawiać, żeby im pomagać w ich niemocy. Był praktycznie użyteczny, to rozumiemy, myśląc o tym owocu ducha. Jana 4,13 odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ale woda, którą ja Mu dam, stanie się w Nim źródłem wody, wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Oto, oto obraz Jezusa, który jest użyteczny, który przynosi do ludzkiego życia coś, co będzie miało dobry skutek, co będzie pożyteczne, co jest, co jest zbawienne. I gdy myślimy o tej cząstce owocu, to to weźmy pod uwagę, czy my jesteśmy użyteczni dla ludzi, mamy taką piękną pieśń, czy dla innych pożytkiem twoje życie. To właśnie o ten owoc chodzi. Gdy staniemy przed obliczem Bożym, to tam Albo usłyszymy dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Byłeś użyteczny, nie zmarnowałeś tego, co ci dałem, wykorzystałeś to dla dobra innych. A nieużytecznego sługę rzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacić skrzytanie zębów, czytamy. A jeszcze jedno miejsce, które pokazuje, jak Panu zależy na tym, abyśmy byli w Jego oczach użyteczni. Powiedział kiedyś, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeśli chcesz tam stanąć i się nie wstydzić, to trzeba, żebyś miał ten owoc, który nazywamy tutaj dobroć. dobry, żeby być, czyli użytecznym. Czyli żeby ten owoc wypracować w sobie już teraz, żeby być użytecznym dla Boga. A ten, kto coś zaczyna, zaraz przerywa, wraca, tego to jest, nie nadaje się, jest napisane. Nie nadaje się. Pan chce takiego owocu w nas, że my nastawiamy się, żeby mu służyć, żeby być dla niego użytecznym, żeby być użytecznym dla innych. Następny owoc, dłuży się wam już trochę, ale słuchajcie, my tu od te sobie stawiamy te punkciki po kolei, bo jeśli chcemy się należycie przygotować, to nie tylko, że jesteśmy omyci krwią Jezusa Chrystusa, aleluja, usprawiedliwieni, nasze imiona są zapisane w niebie, tylko, żebyśmy jak staniemy, żebyśmy nie stanęli z pustymi rękami, a może jutro, a może pojutrze kogoś Pan już zawoła. Czy należy się więc śpieszyć, niecierpliwić, czy raczej spokojnie odfajkowywać każdy punkt i się zastanawiać, czy jestem gotowy? Wierność. Wierność. Ufność, jak inny przekład słowa Bożego. To oddaje. Spójrzmy na Jezusa. Czy możemy o nim powiedzieć, że ten owoc w jego życiu się objawił? Poszukajmy myślami, w jakich okolicznościach on dał świadectwo, że on jest wierny. Że on jest wierny. Mi przyszedł na przykład. Taki tekst Jana 8:29, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Jest tutaj element wierności. Nieraz są sytuacje, że chcemy zrobić po swojemu, albo jak ktoś nam proponuje jakieś inną opcję, lepsze rozwiązanie, łatwiejsze rozwiązanie, ale ten, kto jest wierny Bogu, zawsze będzie robił to, co się Bogu podoba. Choćby się to miało całemu światu nie podobać, nawet braciom i siostrom by się mogło czasem nie spodobać. Łukasz 22:41 i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, gdzie to było. Patrzycie na tekst? Gdzie to było? w ogrodzie getsemane. Ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Czy widzimy tutaj postawę wierności? Twoja wola będę przy niej obstawał. Będę się jej trzymał, chociaż to mnie bardzo będzie boleć, chociaż drżę przed tą myślą. Że Ty odwrócisz swoją głowę ode mnie, że Twój gniew zostanie skierowany przeciwko mnie, myślał wtedy Jezus, ale niech Twoja wola się stanie. Nie będę szukał tego, co będzie dla mnie bardziej komfortowe. I tego właśnie Pan Jezus oczekuje od nas. Takiego owocu w naszym życiu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Trwajcie, bądźcie wierni tej obranej drodze, tej, tej jakości życia, jaką nam pokazał Pan Jezus. To jest cecha, której On będzie chciał, której będzie szukał, gdy staniemy przed Jego obliczem. I mówił swoim uczniom i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bądź wierny aż do śmierci, mówił Jezus w objawieniu świętego Jana. A dam ci koronę żywota. Wierności Pan będzie oczekiwał. Osiem. Łagodność. Łagodność. Delikatność, jak to słowo można też przetłumaczyć, łaskawość. Czy taka cecha w Jezusie się objawiła, gdy chodził po tej ziemi? Łagodność. Jest jedno takie miejsce, które jest cytatem od proroka, ale pokazujące właśnie tę cechę Jezusa. Gdy miał wjechać do Jerozolimy i tam przyprowadzono ośle do niego, bo jest to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięcie oślicy podjarzemnej. I tak uczniowie zrobili, Jezusa wsadzili na to oślątko i zgodnie z tym proroctwem on wjechał do Jerozolimy, ale to było objawienie tej właśnie cechy łagodności w Jezusie Chrystusie. I on właśnie uczniów swoich naprowadzał, nakierowywał właśnie na ten owoc ducha. Weźcie na siebie moje jarzmo, czytamy Mateusza 11, 29, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla Duż Waszych. Tu właśnie to słowo greckie się tutaj pojawia. Cichy. To jest właśnie ta cecha, której Pan chce od nas, chce ją zobaczyć. To jest ta cząstka owocu ducha, którą Duch Święty w nas wypracowuje, żebyśmy, gdy staniemy przed Jego obliczem, się nie wstydzili. I po dziewiąte. Powściągliwość. Strzemięźliwość, panowanie nad sobą, opanowanie, jak mówią inne przekłady Słowa Bożego. Nie bójcie się, tylko śnieg z dachu spada. Gdy myślałem o tym, jak ta cecha objawiła się w życiu mojego pana, to od razu mi przyszło. Że już na samym początku, zaraz po tym jak został napełniony Duchem Świętym i poszedł na pustynię i tam go diabeł zaczął kusić, to była taka sytuacja. W tych dniach nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. No 40 dni, to sobie wyobrażacie, co musiało być, co się dzieje z organizmem, co się dzieje z moim biednym organizmem, jak ja 6-7 godzin nic do ust nie włożę. Oj, 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 zaczynam jakoś takie trzęsawki dostawać wręcz. Takie drżenie mam w organizmie. Ach, bym coś zjadł od razu. Ciało się domaga w takim sytuacji. Jest głodny. I przyszedł do niego diabeł i rzekł: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. I on by mógł to zrobić, bo jest synem Bożym. On cały świat stworzył. Jednym słowem stworzył. To czemu by nie miał tego zrobić? Mógłby. Zwłaszcza jak mój udowodni, że jesteś Synem Bożym. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Widzę tutaj mojego Pana, który potrafi powściągnąć swoje pragnienia naturalne pragnienie swojego ciała, zapanować, nawet w sytuacji wielkiego głodu, dać świadectwo, że nie rzuci się na to, że nie będzie teraz zaspokajał czym prędzej swoich pragnień ciała. Z pewnością, gdybyśmy tak troszkę jeszcze prześledzili Ewangelię, znaleźlibyśmy następne przykłady, jak on objawił tę cechę w swoim życiu. I on oczekuje od nas, żebyśmy w sytuacji, gdy różne pragnienia ciała, nasze zmysły naturalne próbują nami rządzić, próbują kierować nas, ściągać nas w swoją stronę, Pan nasz oczekuje, żebyśmy wydali taki owoc. Powściągliwości, wstrzemięźliwości, opanowania, żebyśmy na tyle byli zdolni się opanować, że jeśli nawet, jak mówił, jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąka, pójść do piekła w ogień nieugaszony. I to samo mówił z nogą, to samo mówił o oku, że lepiej jest oko wyłupić, jeśli ono cię gorszy, czyli zapanować nad naturalnymi zmysłami, bo to jest owoc ducha, bo to jest cząstka, owoc ducha. A my, stając przed obliczem Bożym, powinniśmy właśnie z tym owocem przyjść. Bracia i siostry, czasy są dzisiaj bardziej niepewne, niż kiedykolwiek wcześniej. Ta perspektywa że będziemy tutaj żyli długo i szczęśliwie, ona się roz, rozjeżdża, rozmywa coraz bardziej. Nie wiem, trzeba być chyba ślepym, żeby tego nie zauważyć. Nam trzeba się szykować na spotkanie z Panem. Nam trzeba wziąć sobie tę listę przygotowań i po kolei odznaczać to i to i tamto. Dzisiaj mówimy o Owocu Ducha. Dzisiaj. Nie jest czas, żebyśmy się skupiali na rzeczach porządku tego świata, co w tym świecie, co kombinują, co robią, jak to będzie, bo to nie jest nasza przyszłość. Oni kombinują i sobie przekombinują któregoś dnia. Bo Pan postanowił zakończyć ten porządek rzeczy. Więc nie ma co się zapalać, nie ma co marnować krwi sobie, psuć krwi, marnować czasu i energii na tego typu rzeczy. My, żyjąc na tej ziemi, oczywiście pracując, dbając o ten właściwy poziom życia, o moralność, o etykę życia, mamy serca nasze kierować. Na ten dzień, kiedy staniemy przed Jego obliczem. Żebyśmy tam byli nagany, żebyśmy się nie wstydzili, żebyśmy mieli tę szatę sprawiedliwości, tę białą szatę, którą On nam wyjednał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ale też, żebyśmy przyszli przed Jego oblicze z owocem. My, jako chrześcijanie, żyjemy w okresie, kiedy tak naprawdę jesteśmy tuż przed wyruszeniem w podróż. Znacie to uczucie, jeżeli się gdzieś szykujemy. To jedną z tych rzeczy najważniejszych jest to, żeby być już przygotowanym, żeby mieć wszystko. I wtedy mamy takie nast nastrojenie, jak to po rosyjsku się kiedyś mówiło: czy ma je nastrojenie? Czyli że na walizkach już, że już jesteśmy gotowi, żeby odejść, bo wszystko jest sprawdzone, przygotowane. Ty i ja, my, ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, właśnie takim, w takiej sytuacji jesteśmy. I dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o tym, że potrzeba nam zadbać o owoc ducha w naszym życiu. On już. Tutaj na ziemi jest bardzo przydatny, bo popatrzcie, czego bardziej potrzeba nam w braciach i siostrach od takich cech. Jakbym przystawił po kolei do każdego z Was te cechy, no to po prostu winogronko, takie, że się chce, aż ślina leci. Jeśli by któregoś zabrakło tutaj, byśmy wyrwali tu ze dwa, trzy gronka, to już widać. To już coś by mogło być nieprzyjemnie. To Duch Święty dba o to, żeby taka, taki owoc w naszym życiu się pojawił. Już tutaj na Ziemi jest on bardzo przydatny do naszego pięknego i godnego życia między sobą, w rodzinie. Spójrzcie na to, zapamiętajmy to sobie, odświeżmy sobie tę potrzebę owocu ducha w naszym życiu. A już na pewno ten owoc ducha będzie konieczny, gdy staniemy przed Bogiem. Bez tego owocu będziemy zawstydzeni. Dlatego wzywam Was wszystkich, zachęcam. Przez Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu, wzorując się na Nim, wypracowujmy owoc ducha w naszym życiu, abyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości na dzień, gdy staniemy przed Jego obliczem.